Debata po debacie, trwa nasza sonda SMS-owa. Dzisiaj pytamy Państwa o to, która debata była ważniejsza, czyli która może mieć większy wpływ na wynik wyborów. Jeżeli Państwo uważają, że ta wczorajsza, no to SMS o treści 1 na numer 72075 należy wysłać. Jeżeli w Państwa opinii, to ta dzisiejsza może odegrać większą rolę i może mieć większy wpływ na wynik wyborów. Wówczas SMS o treści 2 wysyłamy na numer 72075, ale dla porządku przypominam, że regulamin naszej sądy dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika. Witam kolejnych gości. Jerzy Jachowicz, Tygodnik w sieci, Tomasz Skłodowski, Agencja Polska Press i Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy i Telewizja Republika. Może zanim o samych debatach, to o tym, co się działo wokół debat. Wczoraj po debacie kontrolowany był przez policję szydłobus, a dzisiaj podobno zwolennicy Beaty Szydło mieli problem z wejściem do telewizji. Zdaje się, że nawet jej rzecznik chyba został jakoś tam obezwładniony przez ochroniarzy telewizji publicznej. Żaden z nas nie był świadkiem tej sytuacji. Wiemy tyle, ja wiem tyle, co przeczytałem w internecie. No, rzeczywiście też z jakiegoś powodu uznano, że tylko członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają przechodzić przez bramki bezpieczeństwa wykrywające, czy nie wnoszą ze sobą jakichś niebezpiecznych przedmiotów. No, wydaje się, że to są to jakieś takie sposoby wyprowadzania z równowagi. To znaczy ta samo rolę, co w debatach Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim odgrywała hamuwa gdzieś tam gości pochowanych poza zasięgiem mikrofonów, którzy ubliżali Kaczyńskiemu, żeby go zirytować, wyprowadzić z równowagi. Mam wrażenie, że jeżeli to miał Beatę Szydło wkurzyć, to było błędem ze strony Platformy, bo ona lepiej wypadła w tej debacie niż właśnie dlatego, że była trochę bardziej może zirytowana. Mhm. Więc być może to na złe wyjdzie tym, którzy wymyślają jakieś takie przedziwne akcje ukazywania Prawu i Sprawiedliwości, co oni o nim myślą. To też oczywiście świadczy o telewizji, o jej zaangażowaniu w kampanię, bo z tego, co, jak Rafał słusznie zauważył, nie będąc świadkami, ale czytając relacje na gorąco internetowe, są informacje, że na przykład duża część młodzieżówki Platformy weszła na teren telewizji bez identyfikatorów, który później, i bez przepustek, rozdawał później identyfikatory pan poseł Nitras, czy pan minister Nitras obecnie. Także prawdopodobnie może chodziło. Czuł się gospodarzem. Może czuł się gospodarzem. No jeszcze parę dni właściwie to oni tam, rząd tam jest u siebie, prawda? Tak. I lewica zdaje się również, więc to pokazuje ewidentnie, po której stronie media, zwłaszcza publiczne, stoją. No ale Ewa Kopacz i Platforma Obywatelska jednak wczoraj, no powiedzmy, trochę przyspały i dziś próbowali nadrobić, znaczy, ten stracony. Nadrobić, skopiować. Tak, ale ciekawe, że na to zwrócił uwagę nie jakiś postronny demaskator takiej nieudolności, tylko ktoś delikatnie ze środka Platformy to zauważył. I była to postać wcale nieanonimowa, bo Grzegorz Schetyna. To on powiedział, że Ewa Kopacz przespała. A ta jednak, okazuje się, jest taka złośliwa nie tylko w stosunku do PiS-u, ale w ogóle w stosunku do wszystkich. I odpaliła, że to w takim razie może dziś go delegujemy na debatę. Skoro jest taki silny, ale okazało się, że taki silny nie będzie. Szczerze mówiąc, to ale to ładna zapowiedź, nie? Jak myślicie? Szczerze mówiąc, to gdyby tak Platforma zrobiła, to źle by na tym nie wyszła, bo różne tam są opinie, ale poza tymi, którzy zawodowo są do tego zobowiązani, nie czytałem opinii nikogo, kto powiedział, że wystąpienie Ewy Kopacz w jakikolwiek sposób kogoś przekonało do czegoś. Chyba zresztą była obsuwa, bo przez całą debatę pani premier nie powiedziała ani razu Jarosław Kaczyński, no właśnie, więc tak, później jak zeszła z anteny, bo też do tematu bezstronności mediów publicznych trzeba dodać, że okazało się, że Platforma Obywatelska ma specjalną salę, w której może zrobić, ponoć wynajętą, chciałbym zobaczyć rachunek i czy on opiewa przypadkiem nie na mnie, tylko czy on opiewa na Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, no więc w tej sali już tam wygłosiła 30 razy, powtórzyła, że Jarosław Kaczyński chce
między innymi bardzo mi się podobała taka kwestia, że chce kontrolować, co my będziemy jeść. Że jak Prawo Sprawiedliwość wygra, będzie kontrolować, to mówi premier, która zakazała drożdżówek i batoników. No i w ogóle bym przeszedł, że tam dla mnie ta debata pełna była takich zdarzeń, które potocznie mówi się jajami się nazywa. No bo dla mnie jajem jest to, jeżeli pan Piechociński z PSL-u, które to tyle, poprawcie się mylę, 3 lata chyba były w III Rzeczpospolitej, jak kiedy PSL nie był w rządzie. I nagle wychodzi Janusz Piechociński i on to okazuje się, że PSL to jest zupełnie nowa, nieumoczona siła polityczna. I on rozlicza, jakie to błędy i zaniechania w III Rzeczpospolitej popełniono, a teraz PSL jak dojdzie do władzy, to ich nie popełni, prawda? Pani Nowacka od Palikota opowiada o tym, jak to nie ma zgody na język pogardy dla ludzi i nienawiści. No, no i tak dalej. Znaczy już dużo... nie ma zgody. Nie, że ona się nie zgadza na to, żeby mówić językiem, żeby ludźmi gardzić i żeby używać języka nienawiści. No dużo takich wesołych zdarzeń. Ale wiecie co, mnie rzuciło się w oczy wczoraj, dlaczego zastanawiałem się, dlaczego nie ma Jarosława Gugały, który był przewidziany do tej trójki, tylko zastąpiła go Gawryluk z Polsatu. I dziś to zrozumiałem, dlaczego wczoraj nie pozwolono mu. Kołczowali go przed debatą. Tak, tak. I, znaczy potrzebował jeszcze jednego dnia, tak? Tak, i nie, no bo dziś po prostu potwierdził, dlaczego dobrze nawet się stało, że go wczoraj nie było. Ponieważ on zanim zadał pytanie, to najpierw zarysowywał historię danego zjawiska, o które miał pytać, prawda? Jego kontekst i znaczenie. Zauważyło to bardzo wiele osób. Niektórzy nawet uznali Jarosława Gugałę za pełnoprawnego członka ekipy debatującej, czyli uczestnika debaty. Co więcej, nawet niektórzy twierdzą, że to on tę debatę wygrał. Wygrał nie, ale w sporym stopniu zagadał. Że ja zadaję pytanie, bo jakoś nie przyjąłem, z którym numerem komitet wyborczy Jarosława Gugały startuje, ale wszyscy twierdzą, że z numerem 0, więc nie wiem, czy sobie ze mnie żartów nie robią. Będę musiał to sprawdzić. Natomiast warto jeszcze dodać, że przedstawicielka Telewizji Polskiej, czyli Diana Rudnik, dzielnie naśladowała prezentera i dziennikarza Polsatu. Też starała się. No, pewnie do ciekawszych elementów tej dyskusji, tej debaty należał moment, kiedy weszła w bardzo mocną polemikę z Pawłem Kukizem, któremu się nie spodobały moim zdaniem słusznie pytania, które zadała, bo zadawanie w debacie o ustroju państwa pytań o służbę zdrowia, czy później jeszcze kolejne już zupełnie kuriozalne pytanie o koalicję. Koalicja polityczna powstaje po wyborach zazwyczaj, a nie przed i nie ma nic wspólnego zupełnie z ustrojem państwa. Tak, ale wiecie co, to świadczy o upadku dziennikarstwa, bo ja zakładam, że oni akurat dziś, poza Gugałą, ale ta dwójka w dobrej wierze chciała zadawać pytania i ta pani, jak ona się nazywa, Rudnik, tak? Bo ja ją pierwszy raz widziałem na szczęście, mam nadzieję, że ostatni, to oni naprawdę myśleli, że to są pytania niezwykle ważkie dla rozstrzygnięcia tych sporów między poszczególnymi komitetami. Oni też chyba zakładali, że tam ci politycy nie wiedzą. I trzeba im tak gugałowemu opowiedzieć w ogóle dany problem, o co chodzi. No dobrze, ale ja się też... Więc tak, krótko mówiąc, dziennikarze się moim zdaniem skompromitowali swoimi pytaniami, ale także swoim troszkę stosunkiem do, na przykład do pani Ewy Kopacz, której pozwalali za każdym razem, jak to się mówi, przewalać swój czas przeznaczony do wypowiedzi, a ona bez żadnych zahamowań zawsze o te kilkanaście sekund czy kilka sekund mówiła dłużej niż trzeba. No i komentarze wobec, znaczy w trakcie wypowiedzi, tak, Pawła Kukiza, prawda? Tak. Znaczy on mógł powiedzieć, że jemu się to pytanie nie podoba, to był jego czas, mógł... I wiecie co, w tym kontekście, jeśli chodzi o te, moim zdaniem, no... Nie tyle niefortunne, ile fatalne pytania, zauważyłem, że wiąże się pewna koalicja, zawiązuje się, mianowicie PiS, Kukiz
I Korwin-Mikke, ponieważ to były trzy osoby, przy czym pani Beata Szydło najmniej, można powiedzieć, najłagodniej zwróciła uwagę na to, że co Polaków interesuje, a nie interesuje w tej chwili rozdział państwa, od kościoła od państwa no i sprawy, czy ma być religia opłacana przez wiernych, czy z funduszy kościoła, czy przez państwo i tak dalej, tylko Polaków co innego interesuje. Krótko mówiąc, zwróciła też uwagę na zabieranie tym przedstawicielom komitetów niepotrzebnie czasu, ponieważ i przede wszystkim wyborcom, ponieważ to ich nie interesuje w tej chwili, prawda? Ale o wiele ostrzej o tym samym powiedział pan Kukiz, najbardziej dosadnie, prawda? Ale również i Korwin-Mikke. Więc przynajmniej w tym względzie, pod tym względem zaistniała pewna harmonia między nimi. Tak, znaczy Beata Szydło była tu wyraźnie na takiej pozycji osoby, która jest liderką tego wszystkiego, więc nie mogła się za bardzo wdawać. Zresztą uważam, że wypadła dużo lepiej, też mówiłem, niż w tej debacie poprzedniej, ale oczywiście w takich debatach najbardziej wyraziści są ci, którzy mają mało do stracenia, dużo do ugrania, no tam zwłaszcza z przedstawicielem partii Razem, który wydaje mi się, że to jest jakiś kompletny oszołom, jakieś takie jaskiniowa lewicowość sprzed 20 paru lat i co, zwłaszcza co uchodźcach, jak zaczął te perorę, to już po prostu nie wie człowiek, gdzie oczy. No trochę mi to przypominało. Ale chyba trochę urwał pani Nowackiej, która bardzo kiepsko moim zdaniem to jest taki alterglobalistyczny przekaz. Jak widać, dobrze wyćwiczony przy kawiarnianych stolikach. Trochę takiej kawiarnianą i kawiorową lewicą. Taki jak profesor Menzfeld mówił, pisał no, sam w 68 roku, to ten sławny tekst Scypion z Brulionu, że, o komandosach, że to ludzie, którzy nie umieliby odróżnić młotka od hebla, ale po całych dniach dyskutują o tym, czego potrzebuje klasa robotnicza. Więc rzeczywiście właśnie takim zionęło przekazem tych. Ta debata, czy raczej ta wczorajsza, która tak się nie, krótko... no dzisiejsza, atrakcyjniejsza, aczkolwiek oczywiście większe znaczenie teoretycznie miała tamta, ale tu uważam na przykład to, co tak, zauważył to, Rafał, że pani Beata Szydło dziś w jakimś stopniu przewodziła jednak ze względu na pozycję partii, ze względu na własną pozycję z punktu widzenia pewnych perspektyw, które są właściwie no, tuż przed nią. Można powiedzieć tak, jeden mały kroczek. Nie mamy krótko, już czasu, ale już. To już chcę powiedzieć jedną rzecz, że dziś o wiele lepiej wypadła niż wczoraj, dlatego, że powiedziała dwie konkretne bardzo rzeczy. Pierwszą, w którymś momencie rządziliście 8 lat, tego mi wczoraj brakowało. A my dzisiaj państwa, przepraszam bardzo, czas dobiega końca, jest nieubłagany. Dzisiaj państwa pytaliśmy o to, która w państwa opinii debata była ważniejsza i państwo wskazali. 58% naszych widzów wskazało na tą wczorajszą, 42% na dzisiejszą. Czyli w zasadzie tutaj opinie podzielone. Bardzo dziękuję naszym gościom. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy i Telewizja Republika, Tomasz Skłodowski, Agencja Polska Press i Jerzy Jachowicz, Tygodnik w sieci. Bardzo dziękuję. Przed nami, no właśnie, przed nami suma dnia. Proszę być z Republiką.